5 najrzadszych i najdroższych jednozłotówek poszukiwanych z PRL-u oraz III RP. Niektóre potrafią osiągać wysokie ceny. Zapraszam na film. I witajcie, wybrałem dla Was 5 najbardziej ciekawych jednozłotówek po II wojnie światowej. 3 z PRL-u, 2 z III RP. Najbardziej ciekawe, najdroższe, najbardziej poszukiwane i przyszłościowe, szczególnie te dwie poniżej. Zapraszam na film, ich ceny i nakłady. 1 zł 1957, wysoki nakład, ale zachowało się w Stanach idealnych bardzo mało sztuk. Cena na aukcjach potrafi osiągnąć parę tysięcy złotych. Katalog wycenia tą monetę na 2000 zł w stanie idealnym. 1 zł 1967, najrzadsza, tylko 1 000 000 sztuk. Katalog wycenia na 700 zł. Internet potrafi ją wycenić na dużo więcej. W stanach idealnych zachowało się niewiele sztuk. 1 zł 1968, niewiele większy nakład, 1 176 000 sztuk, katalog 700 zł, internet w wyjątkowych okolicznościach dużo więcej, moneta bardzo poszukiwana i rzadka. 1 zł 2008, możecie się zastanawiać, co ta złotówka tutaj szuka, to jest zwykła obiegówka, 5 milionów sztuk. Powiedzcie mi, ile do końca roku znajdziecie takich sztuk w obiegu? Podejrzewam, że ani jednej. Moneta już potrafi kosztować 20 zł za sztukę na kup teraz. 2010, 3 miliony sztuk, najmniej jak do tej pory. Ciężka do wyłowienia z obiegu, praktycznie już niemożliwe. Cena na kup teraz na Allegro 20 zł już dzisiaj. Gdzie taka moneta będzie w przyszłości dużo, dużo więcej warta? Warto inwestować w te monety teraz. Jest to jeszcze tanie. W przyszłości zobaczycie, że cena będzie podobna do rocznika 6768. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego.